Dzień dobry, puk puk. Dzień dobry. Mamy dzisiaj poniedziałek, dnia 5 sierpnia, godzina 16:20 dochodzi. Była przed chwilą u mnie Ania. Ania, moja pielęgniarka, jeśli tak mogę powiedzieć, osobista pielęgniarka. Ania, która robi mi raz w miesiącu zastrzyk. Brzuch. Dzisiaj przyjechała do mnie zrobić mi zastrzyk brzuch. Nic fajnego, ale że to Ania robi, robi to bardzo delikatnie, z takim wyczuciem. Ja co prawda nie czuję tam w ogóle bólu, ale istnieje kwestia rozprowadzenia tego płynu, tego hormonu po całym podbrzuszu, bo to jest poniżej pępka zastrzyk. No i on jest taki, jaki jest. Może zostawić bąbel taki, czy kwiak jakiś, ale Ania robi to z takim wyczuciem, że jest fajnie. A w międzyczasie jest to taki czas, kiedy mamy dobre pół godziny na pogadanie, na takie pogaduchy i sobie porozmawialiśmy o życiu, o perspektywach na przyszłość, o doświadczeniach, o tym, co przeżywamy obecnie. Każdy z nas tak zwyczajnie sobie rozmawiamy. I oczywiście w tej rozmowie obecny jest zawsze mój Bóg i jej Bóg, bo ona jest też osobą wierzącą, jakoś tam po swojemu. Może Ania nie analizuje Biblii, nie czyta, nie studiuje tak jak ja, ale kiedy jest zagadnięta przeze mnie, zawsze rozmawiamy i ona zauważa w życiu swoich bliskich, zauważa aktywnego Boga, tą aktywność Boga. To jest piękne i takie niezwykłe, kiedy człowiek dostrzega tą aktywność. O czym chciałem z Wami dzisiaj porozmawiać? Miałem sporo wpisów, ciekawych wpisów w internecie. Są takie wpisy, gdzie dziękujecie mi za to, co opowiadam i za to, jak opowiadam. Nie wiem, na czym to polega, no ale jest coś takiego, skoro tam dwójka z przodu wyskoczyła, czyli 2000 mam subskrybentów, czyli osób, które kliknęły i dostają powiadomienie o każdym filmie, który przychodzi ode mnie, to znaczy, że jest jakieś zainteresowanie, którego ja nie szukam, bo mi nie jest to potrzebne do życia czy do szczęścia. To, czego ja potrzebuję, to potrzebuję przekonania takiego od Boga, że to, co robię, to ma sens, bo moje życie straciło wartość jako życie człowieka, który... Czekajcie, coś tu się dzieje, opada mi telefon. Człowieka, który coś może jeszcze w tym świecie zwojować. Nic nie jestem w stanie już zrobić, dlatego że moja niemożność ruchu jest, no niestety jest taka, że nie mogę wyjść, nic nie mogę. Ale mogę zaistnieć tutaj w tej rzeczywistości. Czekajcie, ja poprawię telefon, bo widzę, że coś mi chce albo upaść, albo upada, albo opada. Chyba mi opada telefon. Podniosę go troszeczkę do góry. O. Dobra. I teraz powinno być lepiej. Tak widzę to po obrazku na górze i po mojej dziewczynce Misi tutaj. To jest misiaczek właściwie. Chłopak chyba. Płeć. O czym mówiłem? O tym, że mam iluś tam subskrybentów i wy jesteście dla mnie takim potwierdzeniem sensowności tego, co robię. Że to, co robię, to ma sens jakiś, to ma jakąś wartość, bo okazuje się, że masa ludzi budzi się dla Chrystusa. Masa ludzi jest obudzonych dla Chrystusa. Ja zawsze myślałem, że my musimy głosić, ewangelizować, działać, żeby ludziom Boga dostarczyć, żeby ludzie mogli się dowiedzieć o żywym Bogu, o Stwórcy, który stworzył niebo i ziemię, który utrzymuje to słowem swojej mocy,
który dba o to, żeby te ptaszki miały co jeść, rybki, żeby miały co jeść, również lwy i hipopotamy, żeby to wszystko mogło żyć. Żyjemy w świecie złym, zepsutym, ale jest Bóg, który dba o to wszystko. I mało tego, jest Bóg, który doprowadzi do końca tragedię grzechu, która odbywa się na ziemi. My jej nie odczuwamy w tej chwili, tu w Polsce, czy w wielu krajach Europy. Nie odczuwamy tej tragedii, ale jest, ona jest, ona ma miejsce. Kiedy ja nie zatrzymuję się na moim cierpieniu, na przykład w tej chwili, jak mówię, to nie myślę o moim cierpieniu, o tym, że mi tam doskwiera, że mi jest niewygodnie, że jestem zamknięty w tej przestrzeni, tutaj 16 metrów kwadratowych ma mój pokój, że na dworze słońce świeci, jest naprawdę pięknie, piękny dzień, nie ma upału, jest 23 stopnie na zewnątrz, to ja w środku mam 24. I ja już nie będę mógł korzystać z tego, nie będę mógł żyć. To nic. Dla mnie to nie ma znaczenia w obliczu tej świadomości, że jest mój Stwórca, dla którego ja mam wartość. Ja mam dla Niego tak ogromną wartość. I odkryłem to, jaką wartość masz Ty w Jego oczach. Kim Ty dla Niego jesteś. Jejku, jakie to jest niesamowite. I to wszystko dzięki tej jednej książce, a zanim ją spisano i zaczęto drukować, przecież druk to niewiele lat temu wynaleziono druk, to przekazywano sobie te treści z ust do ust. Wyobrażacie sobie to? Albo przepisywano to w formie takich papirusów i to były bardzo cenne rzeczy. Dlaczego cenne? Bo coś, co ma ogromną wartość, jest bardzo cenne. Co ma największą wartość dla człowieka? Brylant taki? To jest tylko kamień, kawał szkła twardego. A może taka sztaba złota? Nie. Wartość ma życie. Dla ciebie największą wartością jest twoje życie. Życie w dobrobycie, w dobrostanie, życie szczęśliwe, życie w miłości. To jest największa wartość. I teraz z chwilą, kiedy dostajesz do ręki zwój, papirus. Wtedy były papirusy, to były zwoje gdzieś tam, które rozwijano. I na tych zwojach jest zapis. Jaka jest twoja wartość w oczach Boga? Kim ty jesteś dla Niego? Jaką masz wartość? To wiecie co, kiedy ludzie czytali to, ci, którzy umieli czytać, a ci, którzy nie umieli czytać, skupiali się wokół tego, który potrafił czytać i płakali. Łzy z oczu im leciały, jak wyczytywali takie fragmenty, gdzie Bóg mówi: ja sobie ciebie zarobiłem, ja sobie ciebie przygotowałem. Jesteś dla mnie tak cenny, tak drogi, tyle wart, że przygotowałem życie wieczne dla ciebie, bo ten świat jest popsuty. On się nam zepsuł. Na samym początku zepsuł się. Ale dla mnie masz taką wartość. To zobaczcie, czym stawały się te zwoje, te papirusy. To były najcenniejsze skarby. Ludzie za te pisma oddawali życie. Oddawali życie. Dlaczego? Dlatego, że byli podli ludzie na ziemi. Podli. Naprawdę wstrętni, okropni ludzie, którzy potrafili palić na stosie takie księgi i palić na stosie ludzi, którzy te księgi przechowywali, przepisywali. W tym wszystkim, na co chcę zawsze zwrócić uwagę, w samym centrum tego jest Bóg, który jest objawiony, który nam się objawił w Jezusie Chrystusie. Tylko w Nim możemy zobaczyć istotę Boga, kim jest Bóg i jaki ma charakter, jakie ma usposobienie, jakie ma myślenie. To jest samo centrum. Nie ta kraina, która będzie piękna. Ona będzie piękna. Pamiętam, tu wkleiłem kiedyś taki domek
Ktoś tam, nie wiem, czy on jest rzeczywiście zmontowany, czy wyrysowany. W tym domku takie łóżko piętrowe wstawiłem z takiego konara. No przepiękne to wszystko, to takie klimatyczne, takie ciepłe. Ale to są tylko rzeczy, które bez Boga nie mają żadnego znaczenia. A znaczenie ma tylko to, że jest ktoś, kto ciebie chce, dla kogo masz tak ogromną wartość. Nawiązał ze mną kontakt człowiek z Irlandii. Po wykładzie, po moim tym wykładzie, gdzie dotykam księgi dziejów apostolskich i to jest 16 czy 17, 17 chyba rozdział dziejów apostolskich. Czytałem tam fragment tego, tak, fragment, 17 rozdział, od 22 wiersza. Czytałem to i tak po kawałeczku badaliśmy ten tekst. I wiecie co? I następnego dnia, kiedy puściłem to w obieg, dostałem na przepiękną aranżację tego fragmentu Biblii. Gościu napisał muzykę i zmontował to wszystko. Puszczę wam kawałek tego i wstawię link do tej strony, gdzie jest ta muzyka. Potem mi udostępnił na YouTubie swój kanał. Opowiedział mi o sobie, o swoim życiu. Wiecie co? No jestem przeszczęśliwy. Człowiek, który odnalazł Boga sam. Bóg pokazał mi jedną rzecz. Ja czasami się zastanawiałem, mówię, Boże, jak ciężko jest dotrzeć do ludzi. Jak trudno jest pokazać ludziom, że Ty jesteś. Kim jesteś. Jakie to jest trudne. A Bóg mi pokazuje, że mówi, Zbyszek, co ty? Daj spokój. I wysłał mi tą muzykę. Ja zacząłem słuchać. I normalnie rozwaliło mnie to. Dosłownie rozwaliła mnie ta muzyka. Czekajcie, znajdę co. Znajdę faceta. Wiem, że będziesz słyszał, że opowiadam o tobie. Ale myślę, że nie będziesz miał mi za złe. Zwłaszcza, że wszystko to, co mówisz i to, co pokazujesz, to jest mi tak bliskie. Wiecie co? Zobaczyłem, że mam brata bliźniaka w myśleniu. Różnimy się w jakichś tam kwestiach. Jeszcze nie wiem, w ilu i w jakich. Jeszcze nie wiem. Ale jest mi tak bliskie jego myślenie, jego droga do poznania Boga. On przeszedł przez Świadków Jehowy. Ja na początku, ja zaczynałem od katolicyzmu, bo byłem ateistą. Potem był Kościół Świadków Jehowy, bo do mnie przyszli. On też, on został Świadkiem Jehowy. Doświadczył tej masakrycznej sekty. No niestety jest to tragiczna sekta. Ludzie tam są kochani, piękni, ale są tak skaleczeni, że niektórzy są nie do uleczenia już. I potem pokazuje mi swoją drogę, jak opuścił tą organizację i teraz jest po prostu człowiekiem, który po prostu chodzi z Bogiem. Wiecie co? I Bóg mi pokazał, mówi, Zbyszek, ja sobie sam zdobywam. Ja wyłuskuję te moje dzieci, te moje owieczki wyłuskuję, bo one znają mój głos. One rozpoznają mój głos i idą za mną. Czekajcie, zatrzymam na chwilkę, znajdę tą piosenkę. Dobra, znalazłem. To jest Mirek, który wysłał mi tą swoją piosenkę, nie wiem jak to nazwać, Biblię śpiewaną przez niego, co mnie rozwaliło. Mam taką siostrę, która też śpiewa Biblię. Kochana dziewczyna, mieszka w Poznaniu. Zawsze jak śpiewa, to płacze. Ja płaczę, jak ona śpiewa, bo robi to w tak przejmujący, tak dojmujący sposób. A teraz wam puszczę Mirka. Posłuchajcie i popatrzcie sobie na niego przez chwilę. Jest znany on, który stworzył świat i wszystko nad nim. On, który jest.
Wężowie ateńscy przemówił kowę stanąwszy w środku areopagu. Widzę, że jesteście pod każdym względem bardzo religijni, przechodząc bowiem i oglądając wasze świętości jedną po drugiej. Znalazłem też ołtarz z napisem nieznanemu Bogu. Ja wam głoszę to, co czcicie, nie znając, który stworzył świat i wszystko na nim. Zatrzymam i umieszczę ten link w opisie filmu, także będziecie mogli odsłuchać sobie nie tylko tego utworu, jest tam wiele utworów. Wrzucę też link do jego strony na YouTubie, Mirka. Mirek prezentuje niezwykłą postawę, która jest mi bardzo bliską. To jest postawa akceptacji drugiego człowieka, niezależnie od tego, w którym miejscu on jest. Ja się tego uczę. Uczę się przyjmować i akceptować każdego z moich braci. Kiedyś pamiętam, czytając Biblię, odkryłem niesamowity tekst. On nagle mi zadźwięczał w uszach, jak chłopaki, którzy chodzili z Jezusem. Wyobraźcie sobie, ludzie z tego zdefiniowanego kościoła, w którym powiedzmy jesteście, oni byli w takim zdefiniowanym kościele, to był kościół Jezusa Chrystusa, najbliższy im. I w pewnym momencie ktoś przyszedł i powiedział: mistrzu, ty widziałeś ich tam? Oni łażą i oni też demony wyganiają, oni uzdrawiają. Zakaż im mówić, głosić ciebie. A wtedy Jezus odwrócił się i powiedział, no nie wiem, jak on to powiedział, ale ja to odebrałem w ten sposób: dajcie spokój, zostawcie ich, nie prześladujcie ich. Jeżeli idą i czynią to w moje imię, to jest ok. Wiecie co, i to mi pokazuje, na czym polega tak naprawdę idea i istota Kościoła. To nie są te firmy zorganizowane przez ludzi. Każdy z kościołów na początku zawsze był tym pięknym ruchem składającym się z kilku osób, które się spotkały, pomiędzy którymi był Duch Jezusa i tam była miłość i to się rozbudowywało. I jak to się robiło coraz większe, to w pewnym momencie zawsze padało hasło: uczyńmy sobie imię, nazwijmy się baptystami Dnia Sobotniego. Albo my jesteśmy metodystami, bo stosujemy pewną metodykę. Albo my jesteśmy kościołem zielonoświątkowym. Jesteśmy kościołem Jezusa Chrystusa początkującego, zakończonego. No nieważne. Tych nazw, wiecie co, co lider się pojawia dzisiaj. No w Szczecinie któregoś dnia patrzę, jest nowy kościół. Wow, nowy kościół jest. Bo pojawił się człowiek, który ma gadane. Skupił wokół siebie ludzi, no i już tam są płacone dziesięciny, już tam są środki i spotykają się co niedzielę oczywiście, bo to są najczęściej niedzielne kościoły. I jest nowy kościół. To nie tak. Jezus powiedział kiedyś w rozmowie z dziewczyną, naprawdę naszedł się kawał drogi gdzieś tam do Samarii, aż zawędrował i powiedział do kobiety, która chowała się przed ludźmi, do Samarytanki powiedział: powiedział takie słowa, bo wiecie co, bardzo ciekawa rzecz się zadziała. W samo południe, w skwarne południe, kobieta idzie z garami, tam z naczyniami naczerpać wody, bo tam wszystko skupiało się wokół wody zawsze. Bez wody nie ma życia. I miała naczerpać tej wody i wrócić tam do swojego domu, do swojego męża. I Jezus ją prosi o wodę. Ona taka zszokowana, bo widzi, że to Żyd. I zaczyna
Jezus zaczyna z nią rozmawiać. Najpierw mówi, mówi do niej, to jest 4 rozdział Ewangelii Jana. Była tam studnia Jakuba, 6 wiersz czytam. Jezus więc zmęczony podróżą usiadł sobie przy studni. Było to około 6 godziny, czyli samo południe. 6 godzina to jest, pierwsza godzina dnia to jest 6 rano. I potem idziemy do góry. Nasza dwunasta to jest 6 godzina dnia. Było to około 6 godziny. Wtem przyszła niewiasta samarytańska, aby nabrać wody. Jezus rzekł do niej, daj mi pić. Uczniowie Jego bowiem poszli do miasta, by nakupić żywności. Wtedy niewiasta samarytańska rzekła do Niego, jakże Ty, będąc Żydem, prosisz mnie, Samarytankę, o wodę? Żydzi bowiem nie obcują z Samarytanami. Odpowiadając jej, Jezus rzekł do niej, gdybyś znała dar Boży i tego, który mówi do Ciebie, daj mi pić. Wtedy sama prosiłabyś Go, a dałby Ci wody żywej. Mówi do niego, Panie, nie masz nawet czerpaka, a studnia jest głęboka, skąd więc masz tę wodę żywą? Ona w ogóle nie rozumie tego, o czym on mówi. No to on jej tłumaczy. Czy może, ona jeszcze mówi, czy może ty jesteś większy od naszego ojca Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił, i synowie jego, i trzody jego? Odpowiedział jej Jezus, mówiąc, każdy, kto pije tę wodę, znowu pragnąć będzie. Ale kto napije się wody, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Lecz woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta, Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu nie przychodziła, by czerpać wodę. I mówi Jezus do niej, idź zawołaj swojego męża i wróć tutaj. Wiecie co, oglądałem, bardzo lubię ten serial The Chosen. Jeden odcinek skreśliłem kompletnie, bo tam napsuli rzeczywiście w tym serialu. No, zepsuli całkowicie Piotra i zrobili z niego papieża pierwszego. No, to jest masakra, to co tam narobili. Ale ten serial jest piękny i niezwykły, bo on pokazuje Jezusa takiego, wiecie co, takiego, jak ja go czuję w środku sercem. I tam ta scena, którą teraz tutaj czytam wam, jest tak zrobiona, że mnie rozwaliła. Obejrzyjcie, jeżeli macie możliwość, obejrzyjcie The Chosen, The Chosen. Jest po polsku, już można aplikację nawet ściągnąć sobie na telefon w sklepie Play i w telefonie można oglądać. I Jezus do niej mówi, jak on do niej mówi, idź, przyprowadź, zawołaj męża swego i wróć tutaj. Odpowiedziała niewiasta mówiąc, nie mam męża. Ja myślę, że jak on poprosił ją, to ona nagle zadrżała. Nie mam męża. Jezus rzekł do niej, dobrze powiedziałaś, nie mam męża. Miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. Prawdę powiedziałaś, rzekła mu niewiasta, Panie, widzę, żeś prorok. Wiecie co, jak on uchylił rąbka jej życia, pokazał jej to, czego ona się wstydzi. Ona szukała mężczyzny, szukała oparcia i za każdym razem okazywał się to, no, buc kompletny, no facet nie do życia. I rozstawała się, i kolejny, i rozstawała się. I on jej mówi, miałaś bowiem 5 mężów, a ten, którego teraz masz, nie jest twoim mężem. To ją zatkało. I wiecie co, to taka cisza się robi. Nie wiadomo, co powiedzieć. I ona wypełnia tą ciszę i mówi, Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze oddawali Bogu cześć. Wy zaś mówicie, wy Żydzi, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy Bogu cześć oddawać. Rzekł jej Jezus, niewiasto, wierz mi, że nadchodzi godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie oddawali czci Ojcu. Wy czcicie to, czego nie znacie. My czcimy to, co znamy, bo zbawienie pochodzi od Żydów. Lecz nadchodzi godzina, i teraz już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie, bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem,
a ci, którzy mu cześć oddają, winni mu ją oddawać w duchu i prawdzie. Rzekła mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to znaczy Chrystus. Zobaczcie, czym ona żyje. Wiem, że przyjdzie Mesjasz. Każda Izraelitka, a Samarytanie to są jacyś tam mieszańcy Żydów i ona jest wierzącą, ona jest Samarytanką, taką Żydówką Samarytanką, można powiedzieć. Chociaż nienawidzą się z Żydami. Wiem, że przyjdzie Mesjasz, rzekł jej Jezus. Ja, który mówię, z Tobą jestem Nim. Jezus pokazuje jej i mówi, to ja jestem. Ten, na którego czekała cała ludzkość. 4000 lat wyczekiwany. Żydzi naprawdę wiedzieli, kto to jest Mesjasz. To jest pomazaniec, to jest posłany od Pana. To nie jest anioł, to jest więcej niż anioł. To jest Bóg z nami, Emanuel. Prorocy tak pisali o nim. I on jej mówi, to ja jestem. Wiecie co, ona zostawiła te gary, to wszystko poleciała. Poleciała do miasta i ona przygotowała to miasto na przyjęcie Jezusa. Nieprawdopodobna scena. Ale dlaczego o tym w ogóle mówię? Dlaczego czytam? Bo Jezus tutaj uchylił rąbka pewnej tajemnicy. Samarytanie mają swój kościół, swoją organizację. Żydzi mają swoją organizację. Świątynie, obrzędy, wszystko to, co należy mieć. I mówi do niej, do tej kobiety, mówi tak, wy czcicie to, czego nie znacie. Ja bym dzisiaj też mógł powiedzieć do niejednego człowieka, słuchaj, ty czcisz to, czego nie znasz. Ale ja ci mogę pokazać obraz prawdziwego Boga. I wiecie co? I to, co ja robię, to, na czym mi najbardziej zależy, to jest to pragnienie pokazania prawdziwego oblicza Boga, które w moim odbiorze jest taki, ten Bóg jest taki. Wielu ludzi mi zarzuca, że ja głoszę zupełnie innego Chrystusa, zupełnie innego Boga, niż oni poznali. Tak, ja zdaję sobie sprawę z tego, że to może zupełnie inaczej wyglądać. To może być zupełnie inny Bóg i to jest inny Bóg. Ale my wcale nie musimy być nastawieni przeciwko sobie. Jezus, chociaż był Żydem i wiedział, jak Samarytanie na Żydów reagują, poszedł na spotkanie, on tam poszedł do Samarii, na spotkanie z ludźmi, którzy są źle nastawieni do Żydów. I tego Boga Żydów nie lubią. Dlaczego? Bo Żydzi źle go przedstawili. Żydzi przedstawili fałszywy obraz Boga. I my dzisiaj też w wielu kościołach przedstawiamy fałszywy obraz Boga. I dlatego jesteśmy skłóceni, dlatego walczymy o rację. Moje, Mojsze. Moje jest najmojsze, to jest najważniejsze. Ty źle widzisz. Ja widzę, jest Trójca. Drugi mówi, ja mówię, nie ma Trójcy. I kłótnia. Bez sensu zupełnie. My do wszystkiego dorastamy. Wiecie co, kupiłem sobie książkę na kampie w Zatoniu. Poprosiłem Iwonkę, która tam była, żeby mi przywiozła książkę, bo wypatrzyłem, że tam była ktoś reklamował książkę. Taką, Niebiańskie Trio. Ty Gibson. Bardzo fajny człowiek. Pięknie mówił o miłości Bożej, o miłości Jezusa. Naprawdę pięknie i ma piękne poznanie tych spraw. Ale kupiłem tą książkę dlatego, że chcę zobaczyć jego oczami, jak on widzi Boga. Ja jestem antytrynitarny, że tak powiem. On jest trynitarny. I chcę zobaczyć, jak wielu moich braci, którzy wierzą w Boga trójosobowego, jakie tutaj są zawarte argumenty. Nie po to, żeby, wiecie co, i naprawdę nie kupiłem tego po to, żeby się spierać, walczyć o rację, kłócić z kimkolwiek. Nie. Tylko ja chcę oddawać cześć Bogu, prawdziwemu Bogu. Takiego, jak On mi się przedstawi. Ja nie wiem, jeżeli po tej książce nagle przeskoczy mi jakaś klapka i zobaczę, że faktycznie Bóg jest w trzech osobach, to być może to przyjmę. Chociaż dla mnie Bóg to jest Ojciec i Syn.
kwestia ducha to jest zupełnie odrębna kwestia, osobna kwestia. Ale to nie jest Bóg, który w środku, w bóstwie składa się z trzech osób. Z tym, że Bóg to nie jest ta jedna istota. Jeden jest Bóg, tak jest napisane. Ale ten Bóg to jest Ojciec i Syn, tak jest też napisane. My zostaliśmy stworzeni na obraz Boga jako mężczyzna i kobieta. Ojciec, Syn, mężczyzna, kobieta. Czyli w Bogu są dwie osoby, jest ta relacja, jest miłość między nimi. To jest osobny zupełnie temat, nie będę w to wchodził w tej chwili. I nie chcę z nikim walczyć o rację. Chcę poznać argumenty, które każą tym ludziom wierzyć w Boga w trzech osobach. Pomimo, że ja wierzę, że Bóg jest, jeśli tak mogę powiedzieć, w dwóch osobach. Jest jako Ojciec i Syn mi się objawił. I ludzie kłócą się o to i mówią, mój Kościół jest najmój. Te wszystkie zasady, które my mamy, to są zasady najlepsze nasze, najnasze. Wiecie co? Jezus do Samarytanki mówi wprost. Wy czcicie to, czego nie znacie. Wy nie znacie tego. Żydzi znają, wiedzą w co wierzą. Bo oni mają to wszystko, cały depozyt. To jest Stary Testament. To Żydzi to mają. To jest depozyt, który oni mają w rękach. To jest Nowy Testament. To jest to, na co powołują się wszyscy chrześcijanie i odrzuciwszy Stary Testament, mówią, my mamy najlepsze zrozumienie. Ale Jezus mówi, nie, bo wy odrzucacie tą część całą. Przecież ona jest moja, jest prawdziwa. Ci, którzy się powołują tylko na tą część, na tą cienką, nie, oni nie są najmojsi. A może ci są najmojsi, czyli wszyscy Żydzi i mesjańscy i tak dalej. Nie, nie ma takiego czegoś. Jezus mówi tak, lecz nadchodzi godzina i teraz już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by mu tak cześć oddawali. Co to znaczy oddawać cześć? Jak wchodzicie do Pałacu Prezydenckiego, to tam wiecie co, te wszystkie... Najlepiej to widać w Rosji, w tym Pałacu Putina. No drzwi tak wielkich jak tam, to ja nie spotkałem nigdzie. Może w Babilonie były większe. No tak potężne drzwi, sufit gdzieś tam nie dosięgły. To wszystko takie wielkie i ten Putinek jak tam idzie, to taki zasuwa mały taki krasnoludek, karaluszek taki i wchodzi przez te potężne drzwi, które żołnierze bardzo rośli, mają problem z otwarciem, bo to jest taka masa tego wszystkiego. I ktokolwiek wchodzi tam, to wiecie co, sztywnieje nagle. Bo jest przed premierem, prezydentem, przed królem. A kiedy wchodzicie do nieba, to co czujecie? Coś takiego. Jezus mówi tak, lecz nadchodzi godzina i teraz już jest, kiedy prawdziwi czciciele będą oddawali Ojcu cześć w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec szuka takich, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem. A ci, którzy Mu cześć oddają, winni Mu ją oddawać w duchu i w prawdzie. Co to jest prawda? Jezus jest prawdą. Jezus mówi, ja jestem prawdą. Gdzie ta prawda jest? Gdzie ją możemy poznać? No tylko tutaj. No nie pogadam z Jezusem już, bo On tylko 3,5 roku chodził po ziemi. W służbie publicznej. Bo wcześniejsze 30 lat, no to w ogóle nie był dostępny, bo kto wiedział o Jezusie? Jacyś tam najbliższa rodzina tylko wiedziała. Więc to jest prawda. To wszystko, co tu jest zapisane, jest w prawdzie. Co to jest w duchu? Bóg jest duchem. Bóg ma przystęp do nas. Jego duch zbliża się do mojego ducha i tam następuje jakaś interakcja. I teraz ten duch... Dzisiaj miałem sen. Dzisiaj w nocy miałem wyświetlany film, niesamowity film w mojej głowie. W nocy, we śnie. Który, jak się obudziłem, to podziękowałem, mówiłem, Boże, dziękuję Ci, Ojcze, dziękuję Ci, że pokazałeś mi, na czym polega ta istota sprawiedliwości.
bardzo przeżyłem ten sen. Powiem wam, że już mi uleciał. Ja mam dziury w głowie, także ja mam w ogóle problemy z pamięcią, ale to, co ja przeżyłem kontakt z Bogiem, gdzie Boży Duch zbliżył się do mojego ducha i nastąpiła ta interakcja. Ale ja muszę mieć pewność, że ten duch, który zbliżył się do mnie we śnie i pokazał mi pewne rzeczy, że to jest zgodne z prawdą. Bo jeżeli gdzieś coś nie łączy się, nie klei, nie przyjmę tego ducha. Odrzucę, odepchnę tego ducha. Popatrzcie, ten wielki Bóg, Stwórca Wszechświata, który trzyma wszystko w swoich rękach. On to stworzył, on to utrzymuje słowem swojej mocy. Nie wiem, jak on to robi. To wszystko w Jezusie jest. To Jezus to robi. Ten Bóg jest tak skromny, że jak przychodzi do mnie, do takiego robaka, kim ja jestem? Biblia mówi, trawą jesteś. No, dzisiaj jesteś, słońce dmuchnie mocniej, wiatr powieje i uschniesz. Nie ma cię. Kim jest człowiek? No nikim. My naprawdę jesteśmy nikim, ja nikim nie jestem. Ja jestem takim robakiem. I do mnie Bóg przychodzi i mi pokazuje pewną rzecz, która jest ważna dla mnie, dla mojego życia, dla mojej oceny rzeczywistości. Jest bardzo ważna. I ten wielki Bóg pochyla się nade mną, nad robakiem, którego połowa jest nieczynna, bo jest sparaliżowana. I temu robakowi on to wszystko pokazuje. Ale Bóg. Kto z was chce być największy, niech stanie się sługą waszym. I ten mój Bóg, on przychodzi do mnie jak sługa. I ja wtedy mu oddaję cześć. Wiecie, na czym to polega? To nie jest to, że ja robię pokłon jakiś, kłaniam się, tyłem wychodzę, wchodzę bokiem jakoś, spróbuję się, że wiecie co, bez kija nie podchodź. Boję się tego na tronie. Nie, to w ogóle nie te kategorie. To jest ktoś taki, kto sprawia, że ja się kurczę. Kurczę się, ale dlatego, że to jego miłość mnie przygniata. Paweł gdzieś nawet użył takiego sformułowania, bo miłość Chrystusowa przygniata nas, przyciska nas. No tam różne tłumaczenia różnie to oddają. I ja się czuję przygnieciony miłością. Wiecie, co to jest być przygniecionym miłością? Ewa mi wysłała wczoraj film, fragment filmu, 2,5 minuty filmu z Pasji. Ten moment, kiedy wyprowadzają żołnierze rzymscy Jezusa, tam go zlali najpierw, a potem go na podwórzec wywiedli, przywiązali go do takiego pnia i go batorzyli, biczowali go. Wiecie co? Nie obejrzałem tego, nie byłem w stanie. To mnie tak przygniotło, ten obraz cierpiącego Jezusa. Mel Gibson zrobił to w tak sugestywny sposób, że to mnie przygniotło. Przygniotło mnie to cierpienie, które widziałem, jakie Jezus poniósł dla nas. Chociaż to, co on tam przeżywał, to nie było to cierpienie. Największe to było to cierpienie na krzyżu, gdzie on został odcięty od Ojca, gdzie te więzy miłości, które ich łączyły, zostały odcięte. Ojciec musiał odcinać każdy promień po kolei i Jezus na koniec w bólu krzyknął: Boże mój, czemuś mnie opuścił? I to jest taki Bóg, który patrząc na cierpienie syna, nie zdmuchnął tego tłumu, tego motłochu szydzącego, tych szyderców, nie zdmuchnął. On mógłby mrugnąć tylko i to wszystko by znikło. On to wytrwał do końca, patrząc na cierpienie swojego syna. To jest taki Bóg. I kiedy ja się zbliżam do takiego Boga, to ja się robię taki malutki, ale malutki nie ze strachu. Nie dlatego, że ja nikim nie jestem, że jestem prochem,
tylko dlatego, że Bóg jest tak piękny i tak dobry. Z jednej strony, ale z drugiej strony, i to mówiłem już w ostatnim odcinku, On nie będzie mógł wpuścić do Królestwa, swojego Królestwa, do nieba, do tego miejsca, które przygotował ludziom, i żebyśmy byli szczęśliwi. Nie może wpuścić tam ludzi, którzy nie porzucą grzechu, którzy nie uświadomią sobie tego, kim są, i nie porzucą, nie oddadzą tych grzechów Jezusowi. Bo Jezus dlatego umarł. Wziął nasze grzechy, z nas zdjął. Zdjął z nas naszą winę i wziął na siebie. I dlatego cierpiał, nie tylko te kańczugi, którymi okładali go żołnierze rzymscy, na co nie mogłem patrzeć, nie mogłem, to jest tak bolesne. Umieszczę ten link, króciutki link w opisie filmu też, żebyście mogli sobie zobaczyć, żebyście mogli, wiecie co, przeżyć, spróbować przeżyć to, co ja przeżyłem i czym się z wami dzielę. Bo jest wtedy szansa, że jak to zobaczycie, przypomną się wam słowa, dlaczego to mnie rozwaliło, i nie mogłem patrzeć, musiałem wyłączyć to. Bo ból był tak przeszywający, że nie byłem w stanie. I wtedy to do was dojdzie, to do was dotknie. Dlatego wam, z wami się podzielę tym kawałeczkiem. I ludzie na ziemi, my żyjemy w czasach, kiedy ludzie się kłócą, Boże, o takie rzeczy, że ja wierzę tak, to ja jestem taki, a ty wierzysz tak, to ty jesteś taki, ja jestem apolosowy, ty kefasowy, ty pawłowy, a ty jezusowy. I który jest najbardziej? To w ogóle nie o to chodzi. Po czym nas poznają? Ludzie, którzy będą patrzyli na nas, kiedy pojawiamy się w ich otoczeniu, no bo jesteśmy wśród ludzi, żyjemy wśród ludzi. O, otworzyło mi się. W 13 rozdziale Ewangelii Jana Jezus tam mówi. Mówi tam pewną rzecz. Od 33 wiersza przeczytam. 13 rozdział od 33. Dziateczki, jeszcze chwilkę będę z wami. Szukać mnie będziecie. I jak powiedziałem Żydom, gdzie ja idę, to tam wy pójść nie możecie. I teraz wam to mówię. Nowe przykazanie daję wam. Abyście się wzajemnie miłowali, jak ja was umiłowałem. Abyście się i wy wzajemnie miłowali. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli miłość wzajemną mieć będziecie. Wiecie co? Czasami jak przedstawiam tutaj kogoś i mówię, słuchajcie, obejrzałem filmik z Jankiem Kubiakiem i ten facet mnie rozwala. On obnaża system. On pokazuje, na czym polega zwiedzenie na świecie, to potężne zwiedzenie. Pokazuje to, do czego on doszedł, co on odkrył. Jak pokazuje to, to ja jestem zachwycony. Mówię, Boże, takiemu katolikowi pokazałeś przez ja nie wiem jak to zrobiłeś, ale takiemu Jankowi, katolikowi, chłopakowi z seminarium, który na księdza się szykował, bo tak pragnął służyć Tobie, Ty objawiłeś mu siebie do tego stopnia, że on musiał porzucić to, i on to porzucił. I jak mówię, że słuchajcie, obejrzyjcie sobie, jak pięknie przedstawia ten fragment życia, doświadczenia chrześcijańskiego, ten młody chłopak, to nagle napadają na mnie ludzie i mówią, no, ale przecież on szabatu nie zachowuje. Nie zachowuje, to prawda. On do tego momentu jeszcze nie doszedł. On jeszcze nie wie, ile Bóg ma dla niego błogosławieństwa. Szabat jest błogosławieństwem. Ale to mówią do mnie w ten sposób ludzie, którzy są sobotni, szabatowi, ale tacy jak Żydzi. Jak gdzieś tam użyłem słowa parszywi Żydzi, czy jacyś tam, komuś się to znowu nie spodobało.
że użyłem słowa parszywi. Tak, są ludzie, którzy zachowują się w tak parszywy sposób, że zadeptaliby wszystko. O Jezusie jest napisane, że trzciny nadłamane nie dołamą. Widzieliście kiedyś nadłamaną trzcinę? Jak ktoś idzie tam i złamie się trzcina, to Jezus nadłamanej trzciny nie dołamał, żeby ją dołamać i żeby sobie popłynęła gdzieś tam. Lnu tlejącego. Widzieliście kiedyś tlący się len? Taka resztka żaru jeszcze tam jest i tak delikatnie się dymi. Lnu tlejącego nie dogasił, a sąd narodom wydał. Wiecie, co to znaczy? Jezus jest tak delikatny, jest tak taktowny, a swoim życiem doprowadził do tego, że ziemia została osądzona. Każdy czyn, wszystko jest osądzone przez Niego, ale nie tak, że On ma łańcuch, togę i tam berło jeszcze jakieś trzyma w ręku i mówi, wy, ja was skazuję na śmierć. Nie. Swoim taktem i delikatnością. A co zrobili Żydzi z tym Jezusem, z tym Bogiem, z takim Bogiem, który pokazywał, na czym polega idea zachowywania szabatu, na czym polega przywilej zachowywania nowiu, zbliża się nów, lada moment będzie nów. Na czym polega świętowanie tego, gdzie człowiek zamyka oczy i mówi, Boże, kolejny miesiąc się zaczyna. Boże, a Ty jesteś z nami, dałeś nam przeżyć kolejny miesiąc. Twój miesiąc, nie tam wrzesień, październik czy sierpień rzymski, jakieś wymyślone daty, nie. Tylko według kalendarza biblijnego, tak jak Bóg powiedział, to są moje czasy. To są moje czasy. Po co one są? Czytałem ostatnio. Trzecia Mojżeszowa, 23 rozdział. Pisze tutaj, te są uroczystości świąteczne Pana, w które będziecie zwoływać święte zgromadzenia. Po co szabat? Po co te wszystkie szabaty, inne rozmaite typu właśnie, bo nów jest również szabatem, po co? W te święta będziecie, w te moje święte czasy będziecie zwoływali święte zgromadzenie. I Janek tego nie zna jeszcze, on nie rozumie tych rzeczy. Ale wychodzą bracia, którzy najbardziej się znają na szabatach. I jak ty możesz tutaj Janka podnosić i pokazywać, jejku, ten Janek łamie szabat. Ludzie, kochani, to naprawdę nie o to chodzi. Kiedy Jezus patrzył na Jerozolimę i płakał, ja teraz zaczynam rozumieć, dlaczego płakał. Widział tyle ludzi, tych swoich dzieci tyle, którzy niebawem zginą. Zginą w takim oddaleniu od Boga, że obudzą się w drugim zmartwychwstaniu za miastem, za murami miasta. I on płakał, bo nie było sposobu na dotarcie do ich serc. Potem wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeżeli miłość wzajemną mieć będziecie. Do kogo to jest mówione? Do nas, Adwentystów Dnia Siódmego. Przecież to my jesteśmy Kościołem Ostatków. Nie. Nie. Jak wysyła mi piękną pieśń, mój brat z Dublina przysyła mi. I jak on do mnie mówi, opowiada mi o sobie, to ja normalnie czuję takie ciepło i mówię, Boże, Boże, pokazujesz mi kolejnego brata. Jejku. Ojejku. Chociaż on, ja nie wiem, gdzie jest. Czy w denominacji, czy w czym on jest. Widziałem na jego YouTubie, widziałem to, co on sobie tam subskrybuje. Są tam fajni mówcy, Zach Poen, z którym ja się w wielu rzeczach nie zgadzam, ale jak go słucham, czasami to mi serce się raduje i otwiera, jak słyszę Zacha Poena. Ale wokół Zacha są ludzie, którzy są tacy, ty szabatnik, ty. I mnie by skrócili o głowę. No są tam tacy, wszędzie tacy są. Po czym ja poznam mojego brata? Bo widzę, z jaką tkliwością i z miłością on do mnie podchodzi.
wtedy mówię, Boże, dziękuję Ci. Pokazałeś mi kolejnego brata. Napisał do mnie dzisiaj Piotruś. Piotruś i Andrzej, było takich dwóch gigantów gdzieś tam z centralnej Polski, koło Warszawy, mieszkają. Piękni faceci. Mieliśmy taki kontakt częsty kiedyś, ale to się rozrzedziło. Dlaczego? Dlatego, że oni mieszkają tam daleko, ja mieszkam tutaj, oni mają swoje życie, oni mają swoje sprawy, swoje problemy, ale jesteśmy bardzo blisko. Napisali do mnie, jejku, aż mi serce podskoczyło. Mówię, Boże, dziękuję Ci. Chłopaki żyją, żyją i dobrze się mają. I toczą bój, wielki bój toczą tam, gdzie są. Ale to są kochani ludzie. I wysłałem Piotrusiowi link do Oli, która założyła swój kanał, który nam wcześniej Wam pokazywałem. I Piotrek wspomniał, przypomniał sobie, bo on tą Olę poznał u mnie, kiedy chłopaki kiedyś wsiedli w samochód zimą i przyszpulali się tutaj do mnie 500 kilometrów po to, żeby mnie uściskać. Ludzie kochani. Ojejku, ja byłem wtedy z moją żoną na napięku, miałem dość mocno i nawet nie mogłem im zaproponować noclegu, chociaż mamy domek, nie dom duży, ale domek spokojnie, przecież tu może służyć ludziom, no ale nie mogłem wyjść poza możliwości. No niestety, tak było. Jest to przykre i smutne, ale no tak czasami bywa. Musiałem się liczyć z moją żoną, która się no, ma swoje przeżywa po prostu. Po czym ja poznaję ludzi? Dorian prowadzi też jakiś taki kanał i kiedyś na żywo brałem udział w spotkaniu z nim i on tam dużo mówił pięknych rzeczy, pięknie przybliżał Chrystusa. Ale Dorian też jest, że tak powiem, poza prawem. Prawo przybite do krzyża, to są no też to dziwne takie protestanckie jakieś coś, ja nie wiem jak to nazwać nawet. I gdzieś tam mi przywalił obuchem takim w łeb, bo ja tam zadałem takie pytanie, takie, żeby go zmusić do myślenia i jego, i słuchaczy. To była kwestia prawa, bo on tam o prawie mówił i dostałem obuchem nagle w bańkę. Wycofałem się, bo przecież bo to nie chodzi o to, żebym ja wykazał i udowodnił moją rację, że moje jest Mojsze. To Bóg będzie udowadniał. Ale on potem mnie przeprosił, na priv do mnie napisał i przeprosił mnie. Dlaczego mnie przeprosił? Bo potem wszyscy poznają, że jesteście uczniami moimi. Ja poznałem, że to jest uczeń Jezusa. Tylko jest w innej klasie niż ja. Jesteśmy w tej samej szkole, to jest szkoła doświadczeń życia. Ale inna klasa, no gdzieś tam jesteśmy w innym miejscu i żadne z nich nie jest lepsze. Bo tam nie ma lepsze, gorsze. Bo jeżeli Bóg do mnie przychodzi we śnie, do takiego robaka i mnie wywyższa, bo ja się czuję wtedy podniesiony, wywyższony. To jak ja mam patrzeć na Janka czy Doriana? To są moi bracia w Chrystusie. Tacy sami jak ja. Bo my wszyscy jesteśmy tacy. I zamiast Bogu dziękować, że taki człowiek urodził się dla Jezusa i teraz prowadzi innych ludzi, to ja miałbym utyskiwać i wskazywać na niego paluchem, że on jest bo on nie szabat, nie. Oglądałem dzisiaj Frycza, trener Frycz. Człowiek, którego niektórzy nie mogą słuchać, bo czasami używa słowa dupa czy coś innego. Czasami używa wulgaryzmu po to, żeby podkreślić pewne rzeczy. To jest figura. Zapytajcie profesora tego od języka polskiego. On wam powie, jakie znaczenie ma użycie słowa pejoratywnego. I słuchałem dzisiaj jego filmu, nowy film puścił, bo 3 tygodnie był w szpitalu. Niestety dostał zakażenia dróg moczowych i wylądował w szpitalu 3 tygodnie. Oj, to jest, to niefajne, jest zacewnikowany.
Powiedziałem, napisałem mu w komentarzu, że ja wiem, co to jest być zacewnikowanym, bo 3 lata jestem zacewnikowany. Ojejku, wyobrażacie sobie, 3 lata nie móc i zrobić siku, bo to leci z was samo, ale tam trzeba tą rurę włożyć do środka, napompować taki balonik, który w pęcherzu moczowym się tak rozeprze, żeby nie wypadł. I tak poczułem taką bliskość z nim. On jest mi bliski. To jest facet po filozofii na kulu. On jest niezwykły człowiek, piękny człowiek, bardzo wrażliwy. I on widzi, patrząc na rzeczywistość, widzi, jak... Wiecie co, kiedyś były takie tortury w filmach pokazane, gdzie ściany się zbliżają do siebie wszystkie. Wszystkie 4. A tam jest grupa ludzi, którzy się tak coraz bardziej, coraz bliżej są, ale przyjdzie moment, że zostaną zgnieceni. I on opowiada o rzeczywistości, w której żyjemy, której ściany tak się właśnie zbliżają do siebie. I on pokazuje, gdzie to widać, w czym to widać, po czym to rozpoznać i szuka wyjścia z tej sytuacji. Jedynym wyjściem jest tylko Bóg. Ja to wiem. On teoretycznie też to wie, ale praktycznie tego nie wie, bo on na kulu studiował i to jest zupełnie inne. Tam nikt mu Jezusa nie pokazał z tej strony. Nikt mu praktycznego Boga nie pokazał. Nikt mu nie pokazał Psalmu 91, który jest... To jest Boża obietnica dla Jego dzieci, żeby się nie bali. To jest dla was, dla nas, dla mnie. No i napisałem mu tam w komentarzu to. Jak się ten film nazywał, ten co on dzisiaj nagrał? Nie wiem, czy mam puszczać, bo ja się boję. Boję się, że niektórzy znowu zareagują, bo tam znowu słowo dupa pada. I że będą tak oburzeni, że coś strasznego. Ach, boli mnie czasami to, wiecie co. I ten odcinek się nazywa Wracam do gry. Trainspotting. Bardzo dobry odcinek, polecam. Wstawię go, a co tam? Jola, nie otwieraj tego, nie słuchaj. Tak powiem. Oprócz Joli też, jeśli jest ktoś jeszcze też wrażliwy na brzydkie słowa, nie słuchajcie, nie otwierajcie tego linku. Frycz, będzie podpisane, że to jest o fryczu. Jest tak wielu ludzi, którzy... koło których Bóg cały czas chodzi, bo ja to widzę, jak Bóg się zbliża do tych ludzi. Dlaczego? Bo chce im pokazać. Musi się przepchać przez te zapętlone zwoje, pozapychane śmieciami, żeby pokazać rzeczywistość w sposób taki czysty, klarowny i jaskrawy. Bóg musi się tam przepchać. To jest proces całego życia. I on to robi po to, żeby uratować każdego człowieka. I ja to widzę, Bóg mi to pokazuje. Gdzie jest Twój Kościół? Ja już wiem, gdzie jest mój Kościół. Jezus mówił, w domu Ojca mego wiele jest mieszkań. Gdyby było inaczej, byłbym wam powiedział, idę przygotować wam miejsce. A jeśli pójdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę znowu i wezmę was do siebie, abyście gdzie ja jestem i wy byli. Wiecie, o czym tu jest mowa? Tu jest mowa o tym, że to nasze życie tutaj, to nasze przedżycie tutaj, to jest tylko przygotowanie do tego miejsca, które jest naszym celem, naszym kresem naszej podróży. Jezus chce nas zabrać do siebie, do domu Jego Ojca, do swojego domu. I to nie jest jakaś baśń, bajdurzenie. To nie jest jakieś stetryczałego, takie wiecie co, no nie wiem jak to nawet nazwać, pitolenie starego z Greda, który jeszcze gdzieś ma raka, może ma przerzuty w mózgu też. Nie, ja wiem co mówię, bo wiem z kim jestem w relacjach, bo wiem kto mnie kocha, kto za mnie zapłacił i wiem kto za was zapłacił i wiem jak bardzo on was kocha i wiem jak on mnie motywuje i mówi Zbyszek, będziesz miał czas, siądź i nagrywaj. A mi tak niewygodnie, bo mnie tam boli. Wszystko,
Ale mówię, Boże, musisz mi tam ulżyć. I siedzę, już godzinę czasu siedzę z wami. I Bogu dziękuję za to, że mnie ulżył i mogłem powiedzieć to, co powiedziałem. Wiecie co, to wszystko wygląda tak... tak dziwnie. Te odcinki są takie nie po kolei, nieusystematyzowane. Tak, to prawda. Ale nie chcę studiować Biblii tematycznie, po kolei. Nie chcę tego robić, dlatego że robią to, naprawdę świetnie to robią fachowcy. Fachowcy od apokalipsy robią apokalipsę naprawdę rewelacyjnie. Fachowcy od Starego Testamentu robią to świetnie. Fachowcy od Starego Testamentu. Ja opowiadam tylko i wyłącznie moje własne przeżycie z Bogiem. Jak to wygląda. Ojcze, dziękuję Ci za kolejny dzień, za kolejną sposobność, że mogłem tutaj porozmawiać z moimi braćmi i z moimi wrogami, że mogę mówić. Interakcja przychodzi później, ale dajesz mi taką sposobność i taką możliwość. Nie wiem, dlaczego tyle jeszcze żyję. To moje życie jest trudnym życiem, ale z Tobą jest mi łatwiej. I nie chce mi się umierać rzeczywiście, jak widzę, jak słyszę, jak czytam, jak do mnie piszą, dzwonią, mówią ludzie, odwiedzają mnie i są szczęśliwi, bo coś im daję. Ja mogę im coś dać, to co mam. Dziękuję Ci za tych wszystkich kochanych ludzi. Boże, chcę Ci podziękować też za Mariankę, która jest sama w Nowym Jorku, której mąż umarł na to, co ja. A jest to taka kochana dziewczyna. Jejku, zasponsorowała mi wózek elektryczny, którego nie kupiłem jeszcze, bo nie mogę usiąść na niego. Bo mi nie pozwalają. Ale zobaczcie, jacy ludzie są. Boże, dziękuję Ci za tych wszystkich ludzi. Dziękuję Ci za ich miłość. Oni to czują, odbierają sercem, tak jak ja. Proszę Cię, żebyś nas wszystkich trzymał w garści, w kupie i mocno. Żebyś nas tak mocno trzymał, jak przyjdą te bardzo trudne wydarzenia. Żeby nikt nie odłączył się, żeby nikogo nie oderwano od Ciebie. Boże, dziękuję Ci. Z całego serca Ci dziękuję za to wszystko, co dajesz. Ojej. W imieniu Jezusa. Amen. Wiecie, co tak bardzo bym chciał do każdego z Was osobna przemówić, gdzieś wymienić Was. Chcę Wam tylko powiedzieć, że jesteście mi tak bliscy. To Jezus był właśnie taki. W tym filmie The Chosen jest to tak pięknie pokazane. Ktokolwiek do Niego przychodził, to przychodził jak brat, jak przyjaciel i był tak przyjmowany, jak brat, jak przyjaciel. Jejku, jaki Jezus, jaki Bóg to jest. On czeka na każdego z nas. Wow. Nie wiem, jakiś taki się zrobiłem tkliwy, czy ckliwy, nie wiem jak. Ale widzę, że mam porozumienie z bardzo wielką ilością osób. Tomek do mnie zadzwonił dzisiaj, malarz, artysta, który mi podarował obraz. Pokażę Wam ten obraz. Tylko muszę obrócić kamerę. Zaraz obrócę kamerę. Podarował mi obraz i powiedział, że... Mówi, wiesz co, tak jak mówisz, to tak przekonywująco mówisz. Bardzo się ucieszyłem. Tomek jest wymagającym słuchaczem. To jest szalenie bystry człowiek, inteligentny niesamowicie i ogromnej wrażliwości. I podniósł mnie dzisiaj bardzo na duchu tym telefonem. Bo chciałbym, żeby ci wszyscy ludzie byli w niebie. Moja siostra się do mnie odezwała na Facebooku. A ja nie potrafię się zbliżyć do niej, nie umiem.
Czasami mi ciężko, naprawdę mi ciężko czasami. Umieściłem taki filmik o matce i synu. Coś, co mnie przeszyło moje serce i zobaczyłem, jakim ja byłem marnym synem. I poczułem taki ból, że taki byłem marny. Na szczęście, na moje szczęście Bóg mi powiedział, że oni nie cierpią już. A dla mnie, u mnie to jest przeszłość, nic innego nie mogę zrobić. Mogę tylko oddać to Jemu. Ja to oddałem Jemu, żeby to nie musiało dociążać mnie. Oddałem Mu to, ale gdzieś czuję ból za przeszłość. To jest takie, wiecie co, człowiek czasami robi taki rozrachunek z przeszłością, z samym sobą. Jak widzi siebie, że był jak miedź brzęcząca, jak brzmiący cymbał, to wtedy jest tak ciężko. Na szczęście Bóg jest inny. Zostawiam Was, kochani, kończę, bo Iwonka chyba przyjechała, bo słyszałem pisk kół. Zostańcie z Bogiem, trzymajcie się. No taki nostalgiczny dzisiejszy odcinek się zrobił, bo dużo takich momentów nostalgicznych dzisiaj przeżyłem. Trzymajcie się, będę teraz uzupełniał płyny, czyli będę pił wodę z cytryną. Trzymajcie się, zostańcie z Bogiem. Hej, hej. Ach, miałem Wam pokazać obrazek, już Wam pokazuję. Na wprost mnie, naprzeciwko mnie jest bukiet kwiatów. Piękne kolory tych kwiatów. A tuż nad nim jest obrazek, ten obraz Tomka. O, muszę tu przearanżować to wnętrze, bo te ściany są małe. Tam, widzicie, wylądował za zegarem inny obraz. Ten, który wisiał właśnie tu, gdzie Tomka obraz teraz wisi, to jest też mi bardzo bliski obraz, bo dostałem go od mojej pani profesor Furowicz. Tak pięknej osoby. Jejku, ja ciągle za nią płaczę, że umarła wcześniej ode mnie. Ach, no ale tak jest. Na szczęście spotkam ją. Jejku, jak bliska mi ta osoba się stała. No, muszę przearanżować tutaj wnętrze, bo no, nie mam gdzie stawiać. Nie montować tych wszystkich rzeczy. Zostańcie z Bogiem, kochani, i dajcie Mu się prowadzić. On jest naprawdę dobry. On naprawdę chce dla Was wszystkiego, co najlepsze. Zostańcie z Bogiem. Cześć.